Cześć, witam was bardzo serdecznie w najnowszym śledztwie Scooby-Doo. Odbyliśmy ostatnio dwa śledztwa. Jedno było we szkole, drugie w wesołym miasteczku. A teraz przenosimy się do jakiejś latarni morskiej. No, jesteśmy w jakimś porcie, idzie jakiś kapitan. Statek widmo. Proszę państwa. Zaatakował nas. Znaczy nas, tego kapitana, jakiś mechaniczny krab, co? Małże, krewetki, homary, sardynki, Rete, już czuję ich smak. Mniam, mniam, mniam. Witajcie w skalistej zatoce. Dziwne, wioska wygląda na opuszczoną. Mamy szczyt sezonu turystycznego, gdzie są wszyscy? Jejciu, może powinniśmy przeprowadzić śledztwo. Weź Kudłatego i Skubiego, sprawdźcie te łodzie przy brzegu. Dafne, spróbujmy znaleźć miejscowych. Zdaje się, że zamiast łowić coś na kolację, będziemy polować na wskazówki. Cóż, zostają jeszcze Scooby Kruki. Dobrze. Cóż, zaczynamy w jakiejś opuszczonej nadmorskiej mieścinie naszą przygodę, nasze śledztwo. Startujemy Fredem i Daphne. No cóż, na razie zbieramy Scooby Kruki. Próbujemy się dostać do miasteczka. To chrupki! I znaleźć jakiś... mieszkańców. O Aha. Nie, zaczyna się. Zasadzka? Jakie to przewidywalne. O, mam już pierwszą walkę z krabami. Powiem wam szczerze, że miałbym przyjemność kiedyś łowić kraby i jeść je, gotować. I są bardzo dobre. Dobra, i w górę! Przyciąga nam most. Dobra, chodź Dafne, idziemy dalej. Ojej, spadłem ze skały. Czekajcie, wiecie co? Mam pomysł. Tam coś może być. Aha. Chyba już się tam nie dostanę. Wszystko widzę, się zapada pod moim ciężarem. Chyba, że tutaj było jakoś. Nie, nie damy rady. A tam pewnie był złoty medalion. No tak, widzicie? Kraby łowi się w takie skrzynki. No tutaj. Widzimy, część jest złowiona. A jak się wydostają, to próbują nas atakować, no. Wcale się nie dziwię, też bym nie chciał być zamknięty w skrzynce. Słuchajcie. Uważać. Aj! Ostrożnie, Fred. Czekajcie, tu można przejść? Nie. Myślałem, zaczyna że się! Jakiś mostek. Naprawdę widzę, że te plansze są coraz trudniejsze. Dobra. To zejdźmy na dół. Nie.
propos, zachęcam was do obejrzenia poprzednich odcinków. Pamiętacie? Tym, co nie oglądaliście, podpowiem, że mieliśmy okazję walczyć w poprzednim sekcji z wielkim robotem sterowanym przez producenta zabawek, a wcześniej z upiorem w szkole. O, dobra. Może coś być? Dajcie ich więcej! Chodź. Proszę o więcej! No już! Pękaj! No, Fred, bo będziemy musieli trochę podźwigać. Trzeba posunąć tą skrzynkę. Tutaj, żebyśmy mogli przeskoczyć. Jest, patrzcie, widzicie, są dwie części. Jeden z ośmiu, o, jest trzecia. Widzę, że mamy dużo części do szukania. Jest czwarta. Piąta. Rozwalamy! Jeszcze trzy. Kolejna wskazówka przybliża nas do rozwiązania zagadki. Tu coś będzie? Jakiś pomnik marynarza, widzicie, z kotwicą? Tam! Dźwignia! Musimy jednocześnie pociągnąć za dźwignię. Ale brakuje nam jeszcze jednej. Kurczę, coś przegapiłem. W tej skrzynce? Tak, w tej skrzynce. To powinno... Pudełko przynęty na kraby. Pudełko przynęty na kraby, które znalazłeś w skalnej zatoce i nie możesz tego zjeść. No proszę. Przynęte na kraby. Aha. Patrzcie, widzieliście? Poruszył się ten pomnik. O masz. To będzie walka trudna. O, jest ich kilku, widzicie? Ale nie są coś. I nie podnoś się. Potężnie trudni. Ale wyglądają przerażająco, taki marynarze. Pomogę ci, Daphne. Spokojnie. O tak. Dobrze. Tu nam się otworzyły drzwi, ale Velmo, co, sprawdzimy nie wiem jak ty, sobie. Ale my jesteśmy atakowani. Otwarty z budynka. Domyślam się dlaczego. Wszędzie pełno przynęty na kraby. Wpadły w szał. Ktoś musiał rozrzucić przynętę, żeby wyciągnąć kraby z oceanu. Dobra, ruszamy do miasta. Wypatrujcie podejrzanych rzeczy. Dziwnie się tutaj czuję. Dobrze. Velmo, bez odbioru. Dobra. Czyli Velma też ma kłopoty, co? Też jest atakowana przez kraby. Chodź za tym, ty musisz tutaj się spiąć. Dobra. Raz, raz. Raz, raz, dwa. Super. Co? A jak ja mam tu wejść? Proszę. No to ciekawe. Przełącznik naciskowy. O, udało się tym razem. Fred zdążył. Super. Nowy marynarze. Dobra, pograjmy sobie chwilę dawne. I nie podnoś się! To może zatrzymać kraby.
Umatanie ciosu, gdzie? Niczym gry Mortal Kombat. Osobiście polecam, ale starszym dzieciom grę. Chcesz jeszcze raz? No i znowu się wspinamy. Dobra, tworzymy ci bramę, chodź do nas, Fred. Będziesz mi potrzebny. O, zaczyna się! Trzeba przeciągnąć tą skrzyneczkę. Tutaj mam. Skrupki! Super! Mało. Patrzcie, na górze jest marynarz. Chyba mam dość. I tu jest dwóch. Dobrze. Brawo. Brawo, dzieciaki. Super cios z góry, co? Trochę ode mnie. No. Iba. Dobrze. Miejsce krabów jest w morzu, a nie pewnie w klatkach. Nie śmieszycie, że nazwali to skubi chrupkami? No, znowu będziemy jeździć po dachach. O, ostrożnie. O, zaczyna się! Powiedziałam tylko nie w twarz! I nie podnoś się! O, tak. Dobra. Bierzmy sobie ten skubik krótki. Idziemy dalej. Ciekawe co tu się dzieje w tym mieście. Kto tu grasuje i... Aj! I przede wszystkim dlaczego? Prawda? Coś dziwnego. Trafiłem. Oj! Ha, spadł na dół. Dobra. Skubi chrupki! Super! Oj, spadliśmy. Dwóch na dwóch. Dobra. O, tam jest, widzicie, skubi medalion. Czy mi się uda tam skoczyć? Aj! Udało mi się, super. Chociaż widzieliście, pamiętacie, nie udało mi się zdobyć poprzedniego. Zaczyna się! Pułapka? Tchórze! Waleczne te dzieciaki, co? Super. Oj, kurde! Padłem. No. Aj, dzisiaj nie udało mi się wcisnąć. O, teraz. Dobra. Jeszcze raz. Mam serduszko odwagi. Dobra. Rozwalamy! I znowu trzeba zjechać po dachu. Skubi może wziąć trochę ode mnie. Dobrze, udało się. Czy tu mamy przejść? Tak. Ale... Skubi krótki. Chyba mam ale dość. Spójrzcie, ile udało nam się zebrać. 2200. Oj, to musimy uważać. Bo tutaj te okna się rozwijają. Uważaj, Belma.
spadają, a... Hej! Przestań! Wielkie krzywdy na mnie robią. I nie podnoś się! Nie ma to jak współpraca, nie, Daphne? Pewnie. No. Udało mi się zejść na dół. No, już nie będę tak zbierał wszystkich, bo trochę czasu jest mało. Oho, to jest jakiś tramwaj. Patrz. Przepraszam. Patrzcie, będzie w nas strzelał. Czemu będzie w nas strzela? Dwóch ich jest. Chyba krabami w nas strzela, co? Dwóch, trzech ich jest. Już po tobie. Jest. Aj, dostałem. Uwaga! Nie mnie chyba bierze. Ale mnie się uczepił za nogę, widzicie? Dobra. Daphne, którędy, jak myślisz? Chyba tam, co? Pewnie. No co, nie da się tam przeskoczyć? To jednak nie tam. Hej! To chrupki! Przyszliśmy. Nie. Wiedziałem! Potwory! Wpadaj do wody. I ty też. Tam też powinien zmyknąć do wody. Więcej dla nas! Dobra. Tutaj wskoczy Daphne, czyli ja. Daphne. O tak. Dobra, teraz ja się wdzięczę tobie. Nie. No i wciśnięte. A, musimy tam stać. No czemu nie schodzisz? Musimy się w nią zamienić. Pułapka? Tchórze! Mówię to dla Skubiego. Aj, trafił mnie w czasie roku. No chodź. Dobra, Daphne, wspinamy się. Tu jest dźwignia. Dobra. Musimy przyciągnąć tą skrzynkę. Dobra. Nie ma. Wspinamy się znowu do góry. Znowu będziemy po dachach biegać.
O tak. Dobra, ja swoje gotowe macie zacznę. O mały. Złota, skupi chrup. Aj! Spadnę? Nie, udało mi się utrzymać równowagę. O, coś się dzieje, jak widzicie. Znowu te wagoniki są. Tam! Dźwignia! A masz! Najpierw musimy się pozbyć tutaj złych marynarzy z kotwicami. O, znowu następny. Mam cię! Dafne, ty z jednej, jest z drugiej. Musimy jednocześnie pociągnąć za dźwignię. No to już wiemy. No. Musimy uważać na wagoniki. Dobra. Uważaj, Dafne, bo byśmy wpadli do morza. Tam jest wyjście na górę, ale sprawdźmy, czy coś jest. Jest, nie ma. Chodź, Dafne. Nie w tą stronę skoczyłem. Dobra, teraz pójdziemy. A do czego to służy? I co się stanie, jak ja tutaj... A, winda. Która wjedzie na górę do nas, okej. Praca zespołowa! Musimy pociągnąć jednocześnie! Znowu te wagoniki, no. No. Już nie są tak trudne jak w poprzednim śledztwie. Pamiętacie, takie wielkie siekiery latały? No, to trudne. I młoty. Parę razy nas zgniotło. Dobra. Słabo widać. Dawaj, Fred. Pomagać. Znikające teraz będą takie przejścia. Wow. O, jest trudne. Tam! Dźwignia! I nie podnoś się! A, mamy cię. Praca zespołowa! Musimy pociągnąć jednocześnie! Oj! Spadłem do morza! Nie działa mi tutaj przycisk. Teraz brawo, super, udało nam się. Haha. Dobrze. Kto tam musi wejść na górę? Kudłaty tu jest potrzebny. Ale my jesteśmy Fredem. I Dafne. Cześć. Musimy skakać po tych barkach. Masz Fred. Zaraz na ponton. I na most. Zostawię to dla skubienia. Jeden do nas strzela z góry. Najpierw się rozprawimy z tym na dole. A później idziemy do ciebie. Też się dotykasz. Złoczyń, co ty. O tak. Na górę, na górę. Wskoczyć tutaj na dół. Dobra.
Dobra. Weźmiemy sobie złoto. Kubi chrupki chciałem wziąć, no. I nie trafiłem. Tak. Znowu nie trafiłem. Strasznie to jakiś dziwny. No teraz. Proszę. Aj, trafił mnie. Wiedziałem, że nie doskoczę, bo nie trafił w powietrzu. Dobra, jesteśmy. Teraz się z wami rozprawimy. Fred, bierz tego na górze, no co jest z tobą? I nie podnoś się! O tak. Dobra. Wyglądają smakowicie! No, brawo. Dobrze. Kraby do morza, tak? Kraby do morza. Gdzie jest ten kapitan? Na pewno wiedzą, co się dzieje. Udało Chodźmy. Nam się do niego dotrzeć. Ciekawe, co ma nam do powiedzenia, co? Oj! Dobra, cześć kapitanie. Dzieciaki, co tu robicie o tej porze? Dopadnie was potwór z głębin! Potwór z głębin? Wielki potwór morski, żyjący w sercu upiornego statku wycieczkowego. To dlatego te morskie stwory przysparzają tylu kłopotów. Polują na ludzi. I to dlatego miasto wygląda na opuszczone. Może moglibyśmy panu pomóc? Tylko nie panu! Mówcie do mnie, kapitanie! Kapitan Sinobrody, do usług! Cześć! Witajcie w tym, co zostało ze skalistej zatoki. Cześć! To jest Set Angler, najlepszy instruktor nurkowania w skalistej zatoce. Kapitanie, zrobimy co w naszej mocy, żeby ustalić, co się dzieje. Idźcie na przystań i poszukajcie starego Willego, łowcy wielorybów. Ten stary wariat powinien coś wiedzieć. Tylko nie mówcie mu, że was przysłałem. No, ukończyliśmy pierwszą część najnowszego śledztwa. No cóż, no, znaleźliśmy jedną wskazówkę. Okazało się, że grasuje tutaj jakiś potwór z głębin, który atakuje ludzi. No cóż, w następnym odcinku kontynuujemy naszą zabawę z naszą brygadą detektywów. Dziękuję wam. Grał dla was Dino. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Hej.